Cześć wszystkim, znowu po 7, życzę świątyni złych żywiołów. Dobra, Mugox prosił o małą modyfikację plików gry. Zobaczcie, jaki jest tego efekt. Ruszam. No, przyznaj. Sam bym tego lepiej nie wymyślił. Dobra. Wracając do rzeczy ważniejszych. Dobra. Zwiedzamy dalej. Poziom trzeci. Mamy nawet jednego kogoś. A, to jest Anti. Myślałem, że jakiś zwierzak nam przeżył. Dobra, co my tu mamy? Cała masa goblinów. Dzień dobry. Jest nawet przywódca goblinów. Dobra. Chcemy ich oplątać. Wiecie co? Jak sobie życzysz? Myślę, że skoro już mamy taki piękny czar, to po prostu skorzystamy z niego. Tylko poczekamy, aż będzie jakaś okazja. Dobra. Szkoda, że nie wyszło ci rozpłatanie. Brat księciuniu, atakuj. Skąd ty miałeś okazję do ataku? Okej. Ty masz problemy z Ru z poruszaniem się ostatnio. Dobra. Jak rozkażesz. Lavos. Strzel sobie do kogoś. Ładnie. Dobra, chyba nie. Chyba tutaj nie zasadzimy śliskości, bo jest za dużo naszych. Ruszam. Ruszam. Więc chyba jednak będziemy musieli poczekać na lepszej okazji. Na użycie naszego pięknego czaru. Elmo. Dobra. Rak, teraz księciunio. Mogę to zrobić. No, on ma większe rozpłatanie. Jak piknie. Widzę wiele morderstw w twojej przyszłości. Spektakularnych. Olbrzym wzgórzowy. Ty się odsuń. Da się zrobić. Dobra, zobaczmy, czy śliskość na niego zadziała. Jego rzut obrony na zwinność nie powinien być zbyt duży. Dobra. Natychmiast. Ładny kryt. Elmo, dobra, też podejdź. Ładny kryt. Bramugo, pomóż tutaj. Dobra, Mugo już wrócił do formy. 6. 1. 5. Dobre rzuty, Mugo, dobre rzuty. Dobra. Anti, podejdź tak blisko jak możesz. Czy chcemy rzucać na nich jakieś czary? Na razie chyba sytuacja nie jest aż tak poważna. Jak sobie życzysz. Tak jest. Możemy do nich otworzyć ogień. Dobra, i księciuniu na pewno chcemy, żeby do walki się włączył. Ej, dlaczego nie było mojego efektu dźwiękowego? Niedobrze. Da się zrobić. Dobra, pierwszy atak zawsze ma dużą premię do trafień, więc pierwsze ataki bardzo często będą trafiać. Dobra. Nie? Natychmiast.
A bramy to sobie poczekamy. Tak jest. Poszczelamy sobie do nich, kim możemy. Okej, to nie zadziała, bo ktoś ma lepszy zasięg od nas. Ruszam. Dobra. Natychmiast. Dobra. Z boską. Ale będę musiał uważać na to podcięcie. Ale tak jak już mówiłem, no. Śliskość. Dobrze. Śliskość ma problemy z anulowaniem się. Dobra. Użyjmy widmowego zabójcę na niego. To nam może przy problemów oszczędzić. Że to broń nieudany. Siła woli, niepowodzenie. Ale potem wytrwałość, sukces. Okej, okay, myślałem, że oba muszą się mu nie powieść. Ała. Dobra, możesz anulować ten czar? Średnia to chyba działa. Dobra, trochę straciliśmy na tym. Na tym podcięciu. Dobra. Dobrze. Ale przeżyliśmy. Anti? Jesteś w stanie go dobić? Jak sobie życzysz? Nie. Nul. Okej, nul. Dobrze. Dobra. Sami się podkosiliśmy, ale było śmiesznie. Dobrze. Jak rozkażesz. Co wy tu macie? Dużo kosztowności. Dobrze. Natychmiast. O, księciunio chyba nie zbiera nic. Tak, księciunio nam nic nie zbiera. To fajnie z jego strony. Nie będę musiał go unieszkodliwiać, kiedy już przyjdzie jego pora, żeby nas opuścić. Co my tu mamy? Magiczna miksturka. Lekka buława. Nic ciekawego. Gobliny mają po kilka sztuk miedzi, nie będę marnował czasu na ich łupienie. A ty możesz tą miksturkę dać na przykład jemu. Przecięć pewnie, zawsze to coś. Dobra. To idziemy dalej. Sobie myślałem, generalnie to przejście jest takie dosyć chaotyczne. Co to jest? Czarny budyń. Serio? W tej grze jest przeciwnik, który nazywa się Czarny Budyń. Natychmiast. Rozumiem, że mamy galaretę, ale że budyń? Tak jest. Okej. Mogę to zrobić. Kuchenna książka potworów, nazwijmy to. Dobra. Dobra, Anti, ty możesz trzymać się z tyłu, bo już trochę oberwałeś ostatnio. Nieźle się trzyma ten budyń. PV. Kwas. Tyle mu zeżarł, okej. Natychmiast. Szczęście raczej nie powinien doczekać kolejnej tury. Mogę to zrobić.
Dobra. Mamy jakieś dobre leczenie. Oczywiście. Mamy. Pat, już dobrze, Elmo. Dobra, czy coś poza budyniem tu było? Oczywiście. Nie. Oczywiście, że tam nic nie było. Może śliskość jeszcze się czasami przyda, ale no raczej nie w takiej sytuacji, kiedy zamierzamy atakować wręcz nasze cele. Księciu, nie możesz to otworzyć? No. Tu mamy zejście na drugi poziom. Nie jest nam potrzebne. Mogę to zrobić. Dobra. Co tutaj mamy? Trolle. Oczywiście. Jak sobie życzysz? Dobrze. Otwórz ogień, Mugo. Chociaż w sumie moglibyśmy ich... Księciu, no niech podejdzie trochę do przodu. Moglibyśmy próbować ich... Dobra. ...opętać. Cienie jeszcze jakieś wejdą. Okej. Okay. Tutaj jakieś cienie podeszły. Ramo go. Nie mogło tylko Lavos. Magiczne pociski. Dobra, nie są zbyt trudne te cienie. Tak jest. Natychmiast. Dobra, gdzie jest jeszcze drugi cień? Tutaj. Spróbuj go zabić, chociaż nie wiem, czy miecz lodowy... miecz lodowy się nawet nadał. Dobra. Ty, potrzebujemy twojej piosenki. Ruszam. Tutaj jeszcze cień jakiś kolejny idzie. Dobra. Jak sobie życzysz? Oczywiście! Prawo. A co do troli? Tamtym się już księciunio może zajmie. Jak sobie życzysz. Pytanie, czy jakbym zrobił twój krokiem... Powinieneś być w zasięgu, tak? Mogę to zrobić. Dobra, i teraz możesz wszystkie ataki Mogę użyć. Mogę to zrobić. Ładnie. Z Elmem to już się chyba nie uda. Dobra. Ale Elmo, dowalił kryta, ładnie. Tym cieniem ktoś inny się zajmie. Natychmiast. I możesz sobie tak walnąć w tego trolla. A, one są szybkie. Jak zdążył dojść, jeszcze zaatakować. Dobra. Ruszam. Nie. Ty możesz go podleczyć trochę, Elma, znowu. Za mało czasu. No, szkoda. Tak jest. Oczywiście. Oczywiście. Księciunio, czy możesz podejść do niego wystarczająco blisko? Nie. Mogę to zrobić. Raty, Elmo, pewnie podobnie. Dobra. Dobra. Elmo... Dobicie rannego. Dobra. 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 Dobrze. A, ten troll jeszcze żyje. Ruszam. Jak rozkażesz.
Nic nie miałem przy sobie. Dziwne. Dobra. Kolejne puste pomieszczenie. Oczywiście. Smutek. Dobra. Natychmiast. Masz jakieś lepsze szczęście. Dobrze. Do czarów leczących. Light. Tak jest. Dobra. Dobra, tam może być więcej cieni. Przygotujmy tą partazynę przeciwko nieumarłym. Tak właśnie o wilku mowa. Natychmiast. Trochę ich tam jest. A my mamy dwie kule ognia. Na stanie. Jak sobie życzysz. Bo myślę, że to nie będzie strata czaru, jeżeli im tam pośle jedną. Jak sobie życzysz. Nie wiem, jakie ich rzuty obronne, ale myślę, że nawet jeżeli uda im się rzuty obronne, to połowa obrażeń powinna ich wszystkich poubijać. Dokładnie. Natychmiast. Tutaj jeden przeżył. Możesz go zaszarżować. Ruszam. Nie, dobra. A księciuniu? Mogę to zrobić. Nie. To poczekajcie, aż podejdzie. Dobra. No i ładnie. To jest brzydki pokój. Oczywiście. Wolę nie wiedzieć, co się tutaj działo. Tutaj mamy więcej cieni. Jak sobie życzysz. Dobrze, oczywiście. To może się nie udać, żebyś ty podszedł na jakąś pozycję do strzału, to po prostu poczekaj. Jak sobie życzysz. Tam jest jeszcze jeden. Oczywiście. Więcej ich jest nawet. Oczywiście. Czy chcemy tam wparować? Czemu by nie? Dobra. Trochę ich się na nas rzuci. Ale nasi wojownicy z rozpłataniem. Okej, trzeba uważać może na tego ogra. Nie chcielibyśmy również jego zagrować. Na razie jeszcze go nie ma w walce, bo go nie ma u góry. Ale nie chcemy, żeby się dołączył. Dobra. Mogę to zrobić. Ci wojownicy z rozpłataniem powinni sobie tutaj dobrze dać radę. Ruszam. Dobra. Jak sobie życzysz. Ładnie. Dobra. To jeszcze jest dwóch. Dobra, w międzyczasie te ogry, w sumie możemy już zacząć się na nie szykować. Mianowicie pajęczyna. Nawet mają jakieś wsparcie. Okej. Mugo ognia. Jak sobie życzysz. 21 PW, ładnie. Dobra, tyfun rok, poczekaj sobie tutaj.
Elmo. Dobra. Ruszam. Niedobrze, że to rozpłatanie weszło sztyletem. Ty jesteś w stanie dobić? Mogę to zrobić. Dobra. Dobrze. Coś tu mamy więcej? Nie. Na razie wygląda na to, że tylko kolejnych ogrów tam mamy. Tak jest. Dobra. Moglibyśmy im rzucić kulę ognia, ale z tego co słyszałem, kula ognia powoduje zniszczenie sieci. Więc może poczekajmy jeszcze. Ostrzelajmy ich ile możemy. Oczywiście. Dobra. Ile możemy i kim możemy i dopiero jak im się... Ruszam. Jak im się już sieć skończy, to wtedy podejmiemy się walki wręcz. Mogę to zrobić, mogę to zrobić. Sporo ich tutaj jest. Dobra, ty też możesz wziąć kuszę. Jak rozkażesz. Przeładuj. Oczywiście. Dobra, to bo nie będziemy marnować czarów. Natychmiast. Czytelnie. Za mało czasu. Musisz przeładować? Natychmiast. Dobra. Natychmiast. Mugo. Do usług. Dobra, wyczekajcie sobie. Tak jest. Te ogry bardzo chętnie pozgarniają wszystkie nasze strzały. Natychmiast. I bełty. Jak sobie życzysz. Dobrze. Natychmiast. Dobra. Dobrze. To, że są sieci, to chyba też obniża ich KP, więc to nam powinno też pomóc w strzelaniu do nich. Da się zrobić. Nie? Natychmiast. I to chyba ostatni ogr z tego co widzę. Że gdybym ich szarżował, to by poszło szybciej, ale po co ryzykować? Ruszam. Ruszam. Zawsze parę punktów życia mogliby nam zadać. Tak jest. Z boską wolą. No i ładnie. Jeszcze jakiś cień się znalazł. Okej, gdzie ty jesteś tutaj? Dobra. Dobra, tobie przy okazji możemy zmienić broń. Dobrze. Mogę to zrobić. Dobijcie go szybko. Dobra. No i super. Czy te cienie w ogóle coś przy sobie mają? Ruszam. Oczywiście, że nie. Śmieszne pytanie. Oczywiście. Oczywiście. Nic nie znaleziono, ciekawe. Ruszam. Kufer cienia. Magiczna mikstura oraz magiczna mikstura. To zazwyczaj są mikstury siły byka, ale to nie jest powiedziane, że wszystkie muszą być. Więc dobra, przyjrzymy się temu później. O, jeszcze jeden kolega jest. Halo? Może chcieli z nami gadać, a my ich po prostu pozabijaliśmy. No cóż. I
I ty, księciunio, tutaj podejdź. Dobra, Funrock, ty zaczynasz. Oczywiście! Siedzisz sobie w swoim pokoju, jakby mogę nigdy nic. Nagle jeden gość cię bierze pałką od tyłu. I to są właśnie poszukiwacze od przygód. Ruszam. Zakała tego świata. Dobrze, dobrze. Ruszam. Natychmiast. Natychmiast. Tak jest. No i dobra. Jest jakiś pokój, który chyba mogliśmy pominąć. Ale dobra, idziemy dalej. Tu, gdzie mamy przejście. Okej, wróciliśmy chyba do tej komnaty właśnie z pozamykanymi drzwiami. Jest chyba takie jakby centrum, z grubsza centrum tego poziomu. Proszę się ustawić ładnie. Dobra, co my tutaj mamy? Dobrze. W razie nic. Światło. Dobrze. Dobra. Nic tu nie ma. Oczywiście. Za każdym razem, jak widzę taki zakątek, to się zastanawiam, na ile coś tu miało być, ale nie pozwoliło im na to ograniczenia czasowe. Tam jest jakiś kufer. Zapiekujmy się nim. Zawodzący duch. Ciekawe. Dobra. Mogło, otwórz ogień, powiedz nam coś o nim. Ja widzę, że da się go bez problemu zranić bronią. Mogę to zrobić. Ma trochę punktów życia. Oczywiście. Natychmiast. Kwasowa strzała Melfa na niego zadziała? Ładnie. Dobrze. Wszyscy w sumie możemy się ruszyć, zanim on się ruszy, to czemu nie? Okay, miałem nadzieję, że to da ci atak ukradkowy, ale się nie udało. Dobrze. Dobra, ty zostałeś zatruty. Smocza żółć. Czy chcę to neutralizować, tą truciznę? Chyba nie. W sumie nawet nie wiem, co ta smocza żółć robi. Jak przyjdzie czas, żeby tak, żebyś... Czekaj, jakie ty masz rzuty obronne na wytrwałość? Plus 10. Duża szansa, że sobie poradzisz z tym, cokolwiek by to nie było. Dobra. Oczywiście. Oczywiście. Otwórz to nam, Funrock. Oczywiście. Jak rozkażesz. O, patrz, a ja dostaję tylko połowę. Co my tu mamy? Dużo magicznych zwojów. Kołczan strzał, to oczywiście do mogo idzie. Dużo rzeczy magicznych. Dobra. Błyskotki idą dla barda.
Zwoje może też dam Bardowi, bo on ma czytanie zwojów. Zielona kolczuga elfów, KP plus 6. Na razie trzymaj, ty to mogok. To nie był chyba najlepszy wybór. Magiczny skarabeusz. Ćwiekowany łańcuch. Nie uniosę tyle. Dobra. Ewentualnie tą zbroję możemy dać pewnie Antiemu, chociaż on chyba nadal nie może. Nadelfickie metalowe chyba na niego nie działają, z tego co pamiętam. Dobra. Ćwiekowany łańcuch. Zobaczmy, co ten skarabeusz robi. Natychmiast. Odporności na trucizny. Okej. Okay. To już masz tak. Przystosowania, co to robiło? Trujące gazy. Komu chcielibyśmy, żeby był odporny na trucizny? Kurka, nie wiem. Moglibyśmy dać ewentualnie tobie, żebyś miał... W sumie tak masz dobry rzut na wytrwałość. Możemy dać Mugoksowi. Możemy dać Funrokowi. Albo, nie wiem, ty. O, ty już nie masz miejsca. Dobra. W takim razie spójrzmy szybko na te twoje zwoje. Da się zrobić. Drzwi przez wymiary. Dobrze. Teleportacja. Zdjęcie klątwy. Zobaczmy, które z nich uda się nam nauczyć. Dobra. I ty też masz jeszcze czytanie magii. Oczywiście. Dobra. Powiew wiatru, okej. Okay. Dobrze. Porażka. Jeden wyrzucił. Gdyby wyrzucił prawie coś innego, to by się udało. Tak jest. Dobra, zdjęcie klątwy się udało. Natychmiast. Powiew wiatru też. Teleportację będziemy musieli poczekać na kolejny poziom, żeby się nauczyć. A drzwi przez wymiary to najwidoczniej już umiemy. Więc to sprzedamy przy najbliższej okazji. Dobra, mam jeszcze jakiś płaszczyk. Natychmiast. Płaszcz elfów. Nieprzydatne to. Wszyscy ludzie, którzy chcemy, żeby mogli się kryć, już mają. Bardowi nie chce dawać żadnego płaszcza, bo wtedy ma przeciążenie. Aż ty sobie lawos nałożyć. Dobra, to trzyma odporność na trucizny, chociaż raczej ci się nie przyda. I ćwiekowany łańcuch. Zobaczmy, czy to się da zidentyfikować. Jak sobie życzysz. Cierniste łańcuchy miłości plus 1. Cierniste łańcuchy miłości to magiczne łańcuchy z kolcami plus 1 opatrzone urokiem świętości. Co? Ten opis nic mi nie mówi. Jakieś śmieć. Jestem nadmiernie obciążony. Sprzedamy to przy najbliższej okazji. Jestem zbytnio obciążony. Dobra, ktoś będzie obciążony. Mam zbyt ciężki ekwipunek. Dobra, tyle. Ta trucizna coś długo się nie aktywuje, co? Chociaż może już się aktywowała, tylko ja nie widzę ich efektów. Bo czasami na
NPC, czyli postaciach niezależnych, nie widać ich debuffów, takich właśnie jak zmniejszenie siły czy coś. Okej. Okay. Oczywiście. Ktoś nie posprzątał w jadalni. To tyle, jeżeli chodzi o ten zaułek. Dobra. Czy to coś tu więcej jeszcze widać? Chyba nie. Tak, tutaj było wejście wyżej, więc... Nie podejrzewam, żeby tutaj było jakieś ukryte pomieszczenie czy coś. Dobra. Stały nam jeszcze te drzwi i tamten korytarz. Ruszam. Ściwie ty, dlaczego tak przypływ odwagi tak szybko ci znika? Nie przypomina sobie, żebym rzucał tobą ostatnio czary. Dobra, księciunio, prowadź. Żółta pleśń. Obudziła się. Teraz z jakiegoś powodu. Dobra, poczekajmy aż podejdzie. Nie chcę tam wchodzić. Za rogiem może się kolejna czaić. Mam nadzieję, że nie jest zbyt szybka. Że jak już podejdzie do nas, to nie będzie w stanie zaatakować. Była w stanie. Ale śmierdzi. Dobra. Ty nie jesteś w stanie zaatakować. Wszystko jest poblokowane. Ty tak samo. Dobra, niech nasi wojownicy atakują. Zobaczymy, jak będzie im to z tym szło. Dobra. Jak sobie życzysz? Może się wycofaj trochę. Dobrze. Twoje strzały chyba niewiele jej robiły. Mogę to zrobić. Okej. Prostsze niż się wydawało. Dobra. Ruszysz się przed nimi? Tak. Dobra. Stawmy Elmo tutaj. Wy sobie wszyscy poczekajcie. Ty wycofaj się tutaj, na drugą linię. Niech one tutaj podejdą. Druga się coś nie kwapi. Dobra. Dobra. Poczekamy. Ty jesteś w stanie ją zabić, mam nadzieję? Ekstra. Tak, znaleźliśmy takie słodkie miejsce, w którym tylko jedna jest w stanie walczyć na raz. Pewnie dlatego tamta się nie kwapiła. Dobra. Potężny atak na 5. Dajesz Elmo? Dobra. Dobra, i tyle. Właśnie dawno nie używaliśmy żadnego tropienia. Może coś nam powie? Do usług. Honorok. Okej, okay, to dużo nam nie powiedziało. Z boską wolą. Dobra, nic nam nie powie. One coś miały przy sobie, wygląda na to, że nie. Dobra. I nic tu więcej nie ma. Oczywiście. Dobra. To na razie tyle w takim razie.
Zbadamy jeszcze ten korytarz. Tutaj chyba było, tutaj była jeszcze jakaś miejscówka, którą pominęliśmy. Zdaje mi się. A potem wrócimy tutaj. Z tego co kojarzę, to chyba tak, te, tutaj weszliśmy, to było nasze wejście z tego podziemnego tunelu. I tutaj chyba znajduje się to, co nas najbardziej na tym poziomie interesuje. Jak na razie idzie dosyć szybko. Nie ma aż takich dużych grup potworów, orklinów, które sprawiały duże problemy, więc przeżynamy się jak drwal przez las, czy jak to się mówi. Dobra, na razie tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.